Szanowni Państwo, wznawiam po przerwie obrady Rady Miejskiej w Świętochłowicach i przypomnę, że zatwierdziliśmy poprzez głosowanie o wprowadzeniu, o zmianie porządku obrad i wprowadzenie jako punktu siódmego do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wystąpienia gminy Świętochłowice z Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w związku z przedstawionym projektem uchwały? Trudno powiedzieć, ale myślę, że pani wiceprzewodnicząca, tak? I pan Łataś, ale myślę, że w tej kolejności. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, wysoka rado. W związku z otrzymanym uzasadnieniem mam pytanie do wnioskodawców. Tyle o ile ja się orientuję, to my jeszcze na dzień dzisiejszy nie jesteśmy członkiem Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Więc w uzasadnieniu jest napisane, gdyż przystąpiliśmy do wiele tańszego i bardziej efektywnego, więc na jakiej podstawie my sądzimy, że Związek Gmin i Powiatów jest związkiem tańszym i bardziej efektywnym? W związku z tym prosiłabym o rozszerzenie uzasadnienia, ponieważ podjęcie tej uchwały jest bardzo istotne dla naszej gminy. Ponadto nawet jeżeli szanowni radni podejmą tą uchwałę, wystąpienie ze Związku Górnośląskiego Związku Metropolitalnego i tak nie zwalnia gminy z obowiązków, które są określone w paragrafie 34 ustępu 7 i 10. Chodzi o składki i dotacje za okres, w którym związek świadczył na rzecz jej usługi. Ja rozumiem, że może się komuś nie podobać nazwisko czy osoba pana prezydenta Dawida Kostępskiego, ale jednak udział i członkostwo gminy w Górnośląskim Związku Metropolitalnym nigdy naszemu miastu nie przyniosło hańby. Wręcz odwrotnie, zyskaliśmy bardzo wiele na tej promocji. No i gdzie jak gdzie, ale to właśnie na tej sali zrodził się zalążek Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. W związku z tym apeluję do koleżanek i kolegów jeszcze o rozważenie z kolei i ewentualnie zgłaszam wniosek o zdjęcie z porządku obrad tego punktu podjętego wcześniej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że jest to wniosek formalny. Tak. Dobrze. Myślę, że tak, bo ja prosiłam o rozszerzenie uzasadnienia. Tak? Tak. Dobrze. W takim razie... Jeżeli wniosek nie będzie podjęty, no to wtedy proszę o rozszerzenie uzasadnienia. Dobrze. To ja jeszcze może poproszę pana radnego Łatasia. Nie, nie. Dobrze. Pani przewodnicząca Gerda Król. Jest, ale może, czy w tej samej sprawie, czy my już możemy nad wnioskiem formalnym głosować? Dobrze, w takim razie, szanowni państwo, wpłynął wniosek formalny pani wiceprzewodniczącej o zdjęcie z porządku obrad tego punktu, który zatwierdziliśmy jako siódmy. I w związku z tym, kto jest za zdjęciem z porządku obrad aktualnie wprowadzonego punktu siódmego? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto wstrzymał się od głosu? Nie ma takich osób. Szanowni państwo, czyli wniosek formalny pani wiceprzewodniczącej nie został przegłosowany pozytywnie, ponieważ otrzymał 10 głosów za i 12 głosów przeciw. Nie było głosów wstrzymujących się. Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie myślę, że może poprosimy o tą odpowiedź, o którą prosiła pani. Tak, czy... Rozumiem. To w takim razie poprosimy panią przewodniczącą Gerdę Król. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowni radni.
Przed chwilą nam przedstawiono projekt uchwały w sprawie wyjścia gminy Świętowice ze Górnośląskiego Związku Metropolitarnego. Chciałam Państwu przytoczyć troszkę historii tego związku. Na tej sali jest kilku radnych, którzy w tym czasie też już byli radnymi. Górnośląski Związek Metropolitarny został zarejestrowany 8 czerwca 2007 roku. To związek międzygminny obejmujący kilkanaście miast. Do głównych zadań to ustalenie strategii rozwoju dla miast wchodzących w skład tego związku. Miał to być zalążek metropolii Silesia. Ponadto od początku prezydenci większych miast po prostu nie chcieli dzielić się tą władzą, tym bardziej, że nie było i w dalszym ciągu nie ma tej ustawy metropolitarnej. Najwięcej do zyskania, ale i do stracenia na wprowadzeniu metropolii mieli właśnie prezydenci miast. Jeżeli wejdą w skład, muszą podzielić te obowiązki, ale przede wszystkim pieniądze złożyć. Ale za chwilę sytuacja się zmieni. Ale nie dlatego, że metropolitaria odrodzi się jak Feniks z popiołów, ale dlatego, że zmusi ich do tego rzeczywistość. Kurczące, wyludniające się miasta, konkurencja z wielkimi ośrodkami. Przecież tu, w tym mieście, powstał zalążek tego powołania związku. W grudniu 2005 roku na wniosek pana ówczesnego prezydenta miasta Eugeniusza Mosia przy współpracy z panem eurodeputowanym, panem profesorem Buzkiem i panem Olbrychtem prezydenci miast spotkali się w styczniu i podpisali deklarację o utworzeniu GZM. Oficjalnie związek rozpoczął działania w wrześniu 2007 roku. Demografia i gospodarka jeszcze raz wskazują, że trzeba łączyć siły i aglomeracja śląska i zagłębiowska powinna istnieć. Biorąc pod uwagę dotychczasowe uwarunkowania, plusy i minusy, było nieetycznie podjęcie uchwały o wystąpieniu z GZM gminy Świętowice, która to gmina była inicjatorem powołania związku, który miał w latach następnych być tu metropolią. Ja uważam tak, że wystąpienie miasta to na pewno ucierpi wizerunek tej gminy. Nie wiem, co powiedzą na to nasi mieszkańcy, że my, którzy to tworzyli, te podwaliny, tu wielu z nas radnych było na tej sali, na tej uroczystości, że teraz z tych 14 gmin my pierwsi jakby występujemy. Czy nie wiem, czy będziemy po prostu zadowoleni z tej negatywnej opinii, która się ukaże w mediach, w prasie, w telewizji i tak dalej. Ja bardzo proszę Wysoką Radę o przemyślenie tej swojej decyzji i podjęcie jakichś innych pozytywnych decyzji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej. Prosimy Pana Radnego Łatasia. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. No nie owijajmy w bawełnę, nie ukrywajmy pewnych faktów. To jest po prostu pewna zagrywka polityczna. Co ja rozumiem, bo jest pewna większość w Radzie Miejskiej, której może się rzeczywiście to, o czym pani wiceprzewodnicząca Gerda wspominała, może się nie podobać to, że na przykład prezydent najmniejszego miasta w strukturze GZM-u jest jednocześnie prezesem zarządu, przewodniczącym zarządu tego związku międzygminnego. Ja mógłbym też się, mówiąc kolokwialnie, przyczepiać do uzasadnienia, które moim skromnym zdaniem jest dosyć niejasne, dosyć nieostre, bo państwo piszecie efektywny bardziej, alternatywne stowarzyszenie. Stowarzyszenie międzygminne, a związek międzygminny to dwie zupełnie inne sprawy. Możemy również powiedzieć, że przecież jest wiele gmin, które przystąpiło do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, będąc jednocześnie w dalszym ciągu członkiem GZM-u. To jakby w żaden sposób się jedno nie przeczy drugiemu. Naturalnym jest dla mnie też to, że i o tym mam nadzieję, że państwo macie tego świadomość. Jeżeli dzisiaj, a wydaje mi się, że macie państwo radni Ruchu Ślązaków taką większość, jeżeli dzisiaj państwo przegłosujecie wystąpienie z GZM-u, proszę mieć na uwadze, że my tą składkę w wysokości 50 tysięcy złotych i tak będziemy musieli zapłacić, w związku z czym kilkanaście czy kilka, zerkam na zegarek, a to już chyba było kilka godzin temu, przeznaczamy wspólnie, można powiedzieć niejako,
ale to był też Państwa wniosek, 60 tysięcy na bibliotekę. Jednocześnie lekką ręką chcecie Państwo w roku 2014 wydać 50 tysięcy złotych na składkę w strukturze, w której my już nie będziemy. Ja chciałbym do Państwa zaapelować też o pewną rozwagę, o pewną skrupulatność w swoich działaniach. Jeżeli rzeczywiście Waszym, Państwa zamiarem Radnych Ruchu Ślązaków jest wystąpienie z tego związku, to prosiłbym jednak, aby zrobić to w odpowiednim czasie, w odpowiednim terminie, który no nie spowoduje dużych komplikacji dla samego związku i dla gminy Świętochłowice. Mówię przede wszystkim o tych komplikacjach finansowych. Podkreślam jeszcze raz, zapłacimy 50 tysięcy złotych, wpłacimy do kasy związku, w którym już nie będziemy uczestniczyć. Wyrzucamy w błoto 50 tysięcy złotych dzięki wnioskodawcom. Co więcej, mam takie wrażenie, że rzeczywiście się ośmieszymy. Gmina się ośmieszy. Będziemy pierwszą gminą, o czym też pani wiceprzewodnicząca Gerda Król wspominała. Będziemy pierwszą gminą, która dobrowolnie występuje ze związku. Oczywiście państwo możecie podawać przykłady Piekar Śląskich, możecie podać przykład Mysłowic, Rudy Śląskiej, które to dwa ostatnie miasta wróciły do struktur GZM-u. Natomiast ani Piekary, ani Mysłowice, ani Ruda Śląska, Rady Miast tych gmin nie podjęły uchwały o dobrowolnym wystąpieniu. Tam po prostu były pewne błędy proceduralne w przyjmowaniu nowego statutu związku, które spowodowały, że te gminy z automatu zostały usunięte z Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Jeżeli Państwo chcecie ośmieszyć Świętochłowicę, to nie ma lepszego sposobu, jak zagłosować nad tą uchwałą. Ale apeluję jeszcze raz do Państwa, proszę się zastanowić, czy po pierwsze stać nas na to, żeby w przyszłym roku wyasygnować 50 tysięcy na związek, w którym już nie będziemy członkiem i czy warto ośmieszać naszą gminę takimi działaniami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Zgłaszał się pan radny Migoń, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, zebrani goście. Powiem tak, nie było mnie w momencie, kiedy pojawiła się inicjatywa utworzenia Związku Metropolitarnego. Nie było mnie w momencie, kiedy pojawiła się tu, właśnie w tym gmachu, ta inicjatywa. Nie miałem swojego udziału w tworzeniu tegoż związku, ale wydaje mi się, że to, co chcemy, a może inaczej, Ruch Ślązaków, bo on jest autorem tego wniosku, co chcę zrobić w tej chwili, to nic innego jak sprowadzanie Świętochłowic do roli autentycznego zaścianka w tej gminie, znaczy w tym województwie, w tym regionie. To jest nie tylko ośmieszanie, ale to jest również prowadzenie do alienacji powiatu, jakim jesteśmy. W gronie miast tworzących tenże związek, całe województwo, mało tego prowokowanie sytuacji, w której znów będzie się mówiło o Świętochłowicach w całej Polsce i niestety ponownie w niekoniecznie pozytywnym świetle. Proszę mi wierzyć, jeśli takie decyzje mają zapadać tutaj w tym gronie radnych, to zastanawiam się autentycznie, czy jesteśmy godni reprezentowania tego miasta wobec mieszkańców, bo no jest mi autentycznie wstyd, że pojawia się taki pomysł. Pomysł, w którym dyskredytujemy własną rolę najmniejszej miejscowości w gronie miast województwa śląskiego i uzyskaliśmy szansę na to, żeby przewodniczyć temu gremium, żeby zyskiwać z tego tytułu ważne dla miasta sprawy, chociażby to, że możemy promować się na tle całego zespołu metropolitarnego, bo jako samo miasto nie zawsze bylibyśmy w stanie to osiągnąć i chcemy to jednym ruchem przekreślić. Dzisiaj ta promocja jest niezwykle istotnym elementem i wartym każde pieniądze. A zatem tłumaczenie, że w jednym gremium kosztuje to złotówkę, a w innym 18 groszy,
nie jest dla mnie tłumaczeniem, tym bardziej, że o stowarzyszeniu, jakie zawiązuje się i do którego zgłosiliśmy dopiero akces, nie możemy tak na dobrą sprawę powiedzieć na razie nic. Natomiast to, w którym funkcjonujemy, owszem, możemy mieć uwagi co do tego, na ile rozwinęło skrzydła, na ile ma szansę zrobić to w latach najbliższych, to jednak uzyskaliśmy już określoną pozycję i to nam daje szansę na jakieś konkretne korzyści. Zresztą te już mamy w postaci wynegocjowanych zniżek, jeśli chodzi o dostawę energii elektrycznej, jeśli chodzi o udział w takich czy innych targach międzynarodowych, na których mogliśmy prezentować siebie i cały region. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w poruszanym temacie? Rozumiem, że jako odpowiedź, tak? Dla pani wiceprzewodniczącej. Proszę. Wysoka Rado, rozumiem emocje. Właściwie puentą dzisiejszej uchwały będzie cytat, który przedstawi pan Mośko, ale skoro przeczytałem jako wnioskodawca w imieniu Ślązaków, to czuję się w obowiązku wytłumaczyć, dlaczego mówimy, że jesteśmy już. A na takiej samej zasadzie, że już pozyskaliśmy tyle i tyle środków, na przykład z Unii Europejskiej. Nie, to jest taka ilość, którą maksymalnie możemy pozyskać. Natomiast ile pozyskamy, wynika z przetargów. Takie małe sobie klocki. Proszę państwa, nie wiem, czy państwo tu wiecie, że na zgromadzeniu Górnośląskiego, tego naszego stowarzyszenia, to jedynie pan prezydent był za utrzymaniem kwoty 2 zł od mieszkańca. Reszta głosowała przeciw, przy jednej osobie się wstrzymującej. O co w tym wszystkim chodzi? Rozumiem, się mamy promować, ale my nie jesteśmy, samiście powiedzieli, jesteśmy małą gminą, a mamy promować się przez to. Za taką kwotę, gdzie bogate miasta się na to nie zgodziły? O co tu w tym wszystkim chodzi? Nam się chce jakąś politykę uprawianie tutaj wmawiać? No bez przesady. Poza tym, proszę państwa, mówimy o zyskach wynikających z tego, że zrobiliśmy wielki przetarg na prąd. Bez tego związku tak samo szło to zrobić. Chociaż byli prezydenci miast niezadowoleni z tego, bo wyszli na tym do tyłu. O czym my tu mówimy? Następna sprawa. Pan prezydent powiedział, to i to zostało w prądzie uzyskane, ale to nie było bezkosztowe. Przecież była firma, która musiała wyspecyfikować to wszystko. Nie zrobili tego za 5 zł. O czym my tu mówimy? Ja myślę, że najlepszą opinią na to wszystko będzie to, co pan radny Zbyszek Mośko odczyta państwu, i jest to opinia, no jakby nie było ugrupowania politycznego rządzącego w tej chwili w Polsce. Bardzo proszę, panie radny. Dziękujemy bardzo panu radnemu. Prosimy pana radnego Mośko. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie prezydencie, szanowni mieszkańcy. Zastanawialiśmy się nad sensem istnienia GZM-u i podczas rozmowy z aktywnym działaczem Platformy Obywatelskiej nie uzyskaliśmy odpowiedzi wprost. Zasugerował nam, abyśmy sięgnęli do projektu ustawy metropolitalnej, który został złożony przez posłów na ręce pani marszałek Kopacz w lipcu bieżącego roku. I w tym momencie pozwolę sobie przeczytać fragment uzasadnienia, które trafiło na ręce pani marszałek w lipcu tego roku. 6 lat istnienia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego pozwala na dokonanie oceny efektywności jego funkcjonowania. Niestety, związek nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Ta forma rozwiązywania problemów metropolitalnych nie sprawdziła się z uwagi na ograniczenia prawne dotyczące związków komunalnych, a także z powodu specyfiki i struktury aglomeracji górnośląskiej. Do najważniejszych ograniczeń prawnych należy zaliczyć brak stabilnego źródła dochodów, sposób wyboru władz związku, brak możliwości planowania i prowadzenia inwestycji o znaczeniu metropolitalnym,
brak możliwości współpracy z jednostkami samorządowymi innych szczebli, problemy strukturalne wynikają z braku silnego miasta centralnego i sąsiadowania ze sobą kilkunastu ośrodków miejskich o porównywalnym potencjale. Katowice, największe miasto aglomeracji, zamieszkuje jedynie 306 tysięcy z 1 953 000 mieszkańców, miast, które utworzyły związek. Powierzchnia Katowic to 165 km2 z 1218 km2 powierzchni GZM-u. Z 14 miast, które utworzyły związek, 8 ma ponad 100 tysięcy mieszkańców. Struktura aglomeracji górnośląskiej prowadzi do ciągłej konkurencji pomiędzy sąsiadującymi ze sobą samorządami. W 2013 roku z powodu uchybień formalnych podczas zmian statutu GZM-u członkowsko związku traciły 3 miasta. Doświadczenie to wskazuje, iż charakter prawny związków komunalnych nie pozwala na długookresowe planowanie rozwoju najbardziej zintegrowanych obszarów metropolii w Polsce. Myślę, że to jest dosadny argument, aby ta uchwała została w tym momencie przegłosowana pozytywnie, tym bardziej, iż złą opinię, może nie opinię, ale źle o tym piszą nawet posłowie Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Ktoś nie widział, to jest strona tytułowa. Do reprezentowania wnioskodawców w tych pracach nad projektem ustawy został upoważniony poseł Ziemi Śląskiej, pan Marek Wójcik. Jeszcze chciałem zgłosić wniosek formalny, może zakończmy tę dyskusję i przejdźmy do głosowania. Proszę to przegłosować, pani przewodnicząca. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że padł wniosek formalny. I proszę bardzo, pan radny Łataś. Pani przewodnicząca, pani prezydencie, Wysoka Rado, ja zgłaszam naturalnie wniosek przeciwny do wniosku radnego Zbigniewa Mośko. Otóż wydaje mi się, że to akurat jest na tyle też istotna sprawa dla Świętochłowic, abyśmy w dalszym ciągu, jeżeli taka będzie oczywiście wola Wysokiej Rady, kontynuowali tę dyskusję, tym bardziej, że pan prezydent chyba również powinien się w tej sprawie wypowiedzieć jako jeden z przedstawicieli. Jeden przedstawiciel naszej gminy, pan Zbigniew Mośko, już się wypowiadał. Dajmy szansę również drugiemu przedstawicielowi gminy Świętochłowice w GZM-ie również się wypowiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że padły dwa wnioski formalne. Jeden o przegłosowanie faktu wprowadzenia uchwały o wystąpieniu gminy z GZM-u. Drugi wniosek formalny pana Łatasia jako wniosek przeciwny. Tak? Dobrze, szanowni. Proszę Państwa, może powolutku uspokójmy tą dyskusję i ja zapytam Państwa radnych, czy Państwo sobie życzą, aby Pan Prezydent zabrał głos? Oczywiście. Dobrze, Szanowni Państwo, powiem tak. Jeżeli są to dwa wnioski formalne, to ja myślę, że może przegłosujemy, a... Pan radny Mośko wycofuje wniosek. Dobrze, ale może tak. Panie radny, momencik. Ja rozumiem, ale panie radny, momencik. Panie radny, Szanowni Państwo radni. Ja wycofałem swój wniosek. Panie radny, wycofałem swój wniosek. Szanowni Państwo. Ja bardzo proszę o spokój. Myślę, że tutaj spotkaliśmy się przed chwilą z wycofaniem wniosku formalnego przez pana Zbigniewa Mośko. Bardzo proszę powtórzyć jeszcze raz, dobrze, swoje słowa? Ja w tej chwili wycofuję swój wniosek formalny. Rozumiem. Czyli zostajemy przy wniosku formalnym pana Łatasia. Aha, rozumiem. Czyli obaj panowie wycofują te wnioski formalne, tak? Czyli jesteśmy dalej w trakcie prowadzenia dyskusji na ten temat. Proszę w takim razie pana prezydenta o zabranie głosu. Panie przewodnicząca, Wysoka Rado, no ja myślę, że sala sesyjna to jest takie miejsce, gdzie w szczególności podczas tej ważnej sesji budżetowej każdy powinien zabrać głos. Każdy powinien zabrać głos i powinniśmy tutaj dopuszczać, nawet już w tej chwili jesteśmy na sali sesyjnej ponad 6 godzin.
Więc to, czy posiedzimy godzinę dłużej, czy godzinę krócej, to już nie będzie miało znaczenia. Odnosząc się do projektu uchwały, która została zgłoszona przez radnych Ruchu Ślązaków, rzeczywiście ideą stworzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, czyli dobrowolnego związku komunalnego miast na prawach powiatu, powiatów grodzkich, takich między innymi do których należą najmniejsze w aglomeracji śląskiej Świętochłowice, było stworzenie ustawy metropolitalnej w Polsce, przegłosowanie jej przez polski parlament i stworzenie na tym etapie ustawowo przewidzianego z konglomeratu kilkunastu miast, właśnie miast na prawach powiatu, nie powiatów ziemskich. Do tego momentu zostały zgłoszone od 2007 roku, kiedy powstał Górnośląski Związek Metropolitalny i tutaj potwierdzam na sali kominkowej, jeszcze jako ówczesny dyrektor gabinetu profesora Jerzego Buzka, zorganizowaliśmy takie spotkanie, gdzie to właśnie ten zaszczyt był dany tutaj w Świętochłowicach, bo uważaliśmy, że właśnie tutaj w Świętochłowicach jesteśmy w sercu aglomeracji śląskiej. Przez te ostatnie lata 4 projekty uchwał zostały zgłoszone, w tym jeden ostatni przez posłów Platformy Obywatelskiej projektu ustawy o powiecie metropolitalnym, który w tej chwili, no myślę, że lada miesiąc zostanie zgłoszony do laski marszałkowskiej, mam nadzieję jeszcze w tej kadencji tego parlamentu i będzie głosowany. Natomiast w międzyczasie prezydenci, czy też obecny zarząd, w szczególności ten w kadencji 2007-2011, ustalił kilka innych priorytetów funkcjonowania dobrowolnego związku komunalnego, jakim jest GZM, czy potocznie nazwana przez opinię publiczną i dziennikarzy Metropolia Silesia. Między innymi za kwotę kilku milionów złotych, dosłownie przy starej składce członkowskiej, przy pierwotnej 2 złotych, i przy nowej złotówka, no to przy pierwotnej kwocie to jest 4 miliony złotych, w tej chwili 2 miliony złotych, 13 miast naszej aglomeracji śląskiej, od Dąbrowy Górniczej po Gliwice, może przeprowadzić i zrealizować skuteczną i efektywną promocję zarówno całej metropolii, jak i każdego z miasta z osobna. Za mojej kadencji od marca 2011 roku ustaliłem, że oprócz promocji całego związku, każde z miast osobna, w tym także Świętochłowice, może przedstawić swoją ofertę. I teraz na czym polegały te oferty, jak jeżeli państwo chcecie. Za 50 tysięcy złotych, które będzie obowiązywało od przyszłego roku, mamy okazję i sposobność zaprezentowania naszych terenów inwestycyjnych i działek inwestycyjnych na targach inwestycyjnych w Cannes i w Monachium. Nie pytajcie mnie w tej chwili państwo, jakie są efekty w momencie, kiedy wracamy z powrotem do Świętochłowic, ale zapytajcie mnie państwo i chętnie na to odpowiem, jakie rozmowy przeprowadzam i gdzie pojawiają się małe Świętochłowice, 50-tysięczne Świętochłowice, podczas i wśród innych miast i dużych metropolii, aglomeracji takich jak Barcelona, jak Londyn, jak Warszawa. W życiu byśmy tam nie byli. W życiu nie pojechalibyśmy, bo każde z miast osobna nie dałoby takich środków na promocję inwestycyjną. A kiedy one się pojawiły? Pojawiły się w momencie mojej kadencji, nowego zarządu od 2011 roku, gdzie wystąpiliśmy skutecznie do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie i wygraliśmy projekt pod nazwą Zainwestuj w Metropolii Silesia. 2,5 miliona złotych na 3 lata. Będziemy także mieli sfinansowane targi w Cannes i w Monachium w przyszłym roku za przysłowiową złotówkę, tylko za koszty przelotu danego przedstawiciela miasta na te targi inwestycyjne. Za 1 metr kwadratowy to jest kilkanaście, czasami kilka tysięcy euro, gdzie my dysponujemy całym stoiskiem na największych targach Exporeal w Monachium i MIPIM w Cannes. Jesteśmy na tych targach od 3 lat. Ale także i ta promocja inwestycyjna naszych terenów inwestycyjnych, między innymi, ja nie wiem, czy za miesiąc, za 2, za 3 lata może poskutkować i może przynieść określone efekty. Wspomniany tutaj przetarg, hurtowy przetarg na zakup energii elektrycznej. Ja nie oceniam moich poprzedników, nie oceniam prezydenta Uszoka, który był wcześniej przewodniczącym zarządu i poprzedni zarząd doprowadził między innymi do tego, że straciliśmy 600 milionów złotych na spalarnię odpadów. I to jest osiągnięcie poprzedniego zarządu.
Od marca do 2011 roku uznałem, że stworzenie metropolitalnego centrum zakupów hurtowych jest jedynym kierunkiem na to, żeby miasta integrować. I wspomniane tutaj przez radnego Świerka wspomniane miasta, to się ogranicza tylko i wyłącznie do jednego miasta, do Gliwic, które w pierwszym półroczu, mając jeszcze taryfy zupełnie odmienne od naszych, rzeczywiście na tym pierwszym półroczu straciły 150 tysięcy złotych. Natomiast już w następnym półroczu zyskają prawie 500 000. I to też trzeba powiedzieć, że 150 tysięcy w pierwszym półroczu i następne 6 miesięcy 500 tysięcy. A Świętochłowice, może tutaj powiedzieć, obecna naczelnik Grzelec Petruk, na rok 2014 zyskają 253 tysiące złotych. I nie zgadzam się z stwierdzeniem, że bez GZM-u mogłoby być i realne byłoby stworzenie porozumienia. Nikt, jeżeli tak, to kto wcześniej takie porozumienie podpisał? Nikt nie podpisał, bo nie ma zaplecza w postaci 17 osób zatrudnionych w biurze, bo nie ma doświadczenia, umiejętności, nie ma zintegrowania miast za pomocą już istniejącej struktury, jakim jest GZM. I jeżeli mi ktoś mówi, że płacimy i dokładamy do GZM-u, to same oszczędności z lat 2012 i 2013 to jest 8 budżetów takich miast jak Świętochłowice. Płacimy 100 tysięcy złotych, a zyskaliśmy na co najmniej 6-8 budżetów do przodu. Dlatego też w momencie, kiedy my wystąpimy z GZM-u, kiedy ja przestanę być przewodniczącym, kiedy ten zarząd skończy wcześniej swoją kadencję, to proszę mi wierzyć, chciałbym, żeby ktoś kontynuował naprawdę trudne i skomplikowane, czasami karkołomne przedsięwzięcie, jakim jest hurtowy zakup energii elektrycznej. Gdyby nie chimeryczność pani prezydent Rudy Śląskiej, mielibyśmy w tej chwili drogową trasę średnicową, na której jeździłoby się o wiele bardziej komfortowo i o wiele bardziej bezpiecznie. Bo również tu w Świętochłowicach narodził się pomysł stworzenia tego przetargu, tego hurtowego, czy tego przetargu na wyłonienie wykonawcy na mechaniczne odśnieżanie i oczyszczanie drogowej trasy średnicowej. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz. Przez ostatnie 3 lata, przez to, że uczestniczymy w Górnośląskim Związku Metropolitalnym, gdzie nawet prezydent Grobelny czy Dudkiewicz z Wrocławia zdziwił się, że małe miasto przewodzi GZM-owi. To nie chodzi o megalomanię, ja jestem daleki od tego, bo to może być każdy z was. Natomiast pierwszy raz uzyskaliśmy nawet tutaj u nas wewnątrz aglomeracji, ale także poza nią, bo to także cała Polska pisze o tym, co się dzieje w GZM-ie. Czasami nawet czy dobrze, czy źle, ale mówi się o Świętochłowicach. Wszyscy mówią o tym, że Świętochłowice przewodzą dużemu konglomeratowi 14 miast. Nie Katowice, nie Gliwice, tylko Świętochłowice. Dlatego oprócz tego, że zyskujemy finansowo, bo te w tej chwili zarabiamy, to także są ogromne elementy promocyjne. I proszę mi wierzyć, mnie nie będzie wstyd przed państwem, nie będzie mi wstyd przed osobami, które w tej chwili siedzą na galerii, ale będzie mi wstyd przed prezydentami i członkami zgromadzenia z innych miast. Bo ponownie powiedzą, że w Świętochłowicach robi się hucpa. Tak jak miała miejsce w 2009 roku. Te same osoby, które siedzą tutaj na sali, niektóre tutaj mógłbym wymienić z imienia i nazwiska, doprowadzają do tego, że Świętochłowice traktowane są jak zaścianek, jak prowincja. Bo w 2009 roku sesja budżetowa trwała 2 dni, a potem skończyła się w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, a w tej chwili radni Ruchu Ślązaków doprowadzają do kolejnego przewrotu. Tylko po to, żeby zrobić negatywny polityczny ruch. Tylko po to, żeby coś zepsuć, a nie naprawić. I apeluję tutaj do radnych niezależnych, do Krystyny Apel, do Mariusza Kubasa, do tego, aby zagłosować zgodnie ze swoim przekonaniem. Bo podjęcie tej uchwały dzisiaj to jest strata dla Świętochłowic i to jest nadwyrężenie wizerunku, które budujemy od ostatnich 3 lat. Nie chodzi tutaj o personalia, nie chodzi tutaj o nazwiska, chodzi tu o Świętochłowice. Bo będziemy traktowani przez kolegów i koleżanki z innych miast jako partner, z którym już nie należy współpracować. I w takim tworze jak GZM, jeżeli wszyscy uznamy,
że to nie ma sensu, a rozmawiamy już od 2 miesięcy nad kształtem i misją GZM-u, to powinniśmy taką decyzję podjąć kolektywnie o likwidacji związku, o braku dalszego funkcjonowania, a nie żeby najmniejsze Świętochłowice jako pierwsze w historii GZM-u powiedziały: wychodzimy. Nie wychodzimy, bo nam się tak się wydaje. Związek gmin i powiatów subregionu centralnego to jest zupełnie inna bajka, to jest zupełnie inna formuła i te 18 groszy to jest dopiero koszt utrzymania biura i sekretariatu i kilku osób, które będą przerzucały papierki i kserowały dokumenty. Bo tak naprawdę wszystko się będzie dokonywało, co mówiłem niejednokrotnie, na podstawie porozumień, które zostaje podpisane pomiędzy gminami. To porozumienie, które podpisaliśmy w budynku GZM-u i KZK GOP-u jednocześnie, pozwala nam na funkcjonowanie i absorpcję środków unijnych. I naprawdę dzisiaj jest sesja budżetowa, dzisiaj mówimy o środkach finansowych i o pieniądzach. Wyrzucacie państwo radni wnioskodawcy, jest ich 10. Radni Ruchu Ślązaków, wyrzucajcie lekką ręką 50 tysięcy do kosza, bo lepiej być i współdecydować, niż żeby płacić za coś, gdzie nas nie będzie. Ja nie wiem, co się wydarzy w przyszłym roku, natomiast nas tam po prostu nie będzie, a 50 tysięcy złotych z kieszeni podatników wydadzą radni Ruchu Ślązaka, radni Ruchu Ślązaków właśnie tą dzisiejszą uchwałą. Dziękuję. Dziękujemy bardzo panu prezydentowi. Proszę pana radnego Rafała Świerka. Wysoka Rado, 2 miesiące czy 2,5 miesiąca do tyłu zadałem panu pytanie a propos stowarzyszenia, do którego żeśmy się zawiązali. Pytałem wyraźnie pana, czy żeby tam działać, musimy tam być. Żeby tam z nimi współpracować, musimy. Pan powiedział nie, nie jest to konieczne. Za 2 miesiące pojawia się uchwała. Co pan tu mówi, 50 tysięcy wydamy, a mogliśmy wydać, gdyby pana wniosek przegłosowano, 100 tysięcy. Nigdy nie ma dobrego czasu, żeby wystąpić z czegoś, co jest nieudacznictwem. Przeczytał panu przecież opinię ludzi, którzy się tym zajmują. Co pan w tej chwili miesza w głowach? Ja rozumiem. Ja rozumiem jakieś ambicje swoje, ja to rozumiem. My jesteśmy małym miasteczkiem, powiatem, ale my mamy też prawo do swojego głosu. A nie, żeby pan cały czas tylko opiniował nasze zachowania. Tu na sesji my jesteśmy gospodarzami, a pan jest tylko dla nas opiniotwórczy, opiniodawczy, ale my mamy swoje zdanie, panie prezydencie. I to musi pan zrozumieć. A nie sugerować, że my coś chcemy zrobić nie tak. Ileż myśmy tu już przedstawili argumentów? Mało? Ja nie wiem, jakie miały być jeszcze promocyjne przedsięwzięcia, ale słyszałem, że mamy jakieś koncerty tam odprawić i tak dalej. To jest to, co idzie, w którym kierunku idziemy? A proszę powiedzieć, ile kosztowało wynajęcie firmy, która spowodowała, że wyspecyfikowano to. To nie było 5 zł, panie prezydencie. Jak pan to wszystko policzy, te koszty? Ja już pomijam te takie drobne sprawy, kiedy nasi ludzie pracowali nad tym przetargiem, kiedy nasze samochody wywożą dyrektorów GZM-u na ich miejsce pracy. To są niby drobnostki, ale to nie jest normalne. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu Świerkowi. Proszę bardzo, panie prezydencie. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, no dwukrotnie padło pytanie dotyczące kosztów przeprowadzenia postępowania. Zewnętrzna firma konsultingowa dwukrotnie opisywała nam przedmiot zamówienia i ona została wyłoniona w drodze zapytania ofertowego do 14 tysięcy euro. Do 14 tysięcy euro, tak? I koszt tej funkcjonowania czy też usługi to jest 65 tysięcy złotych, skala oszczędności 13 milionów. Proszę sobie sam policzyć. Ale proszę mi podać przykład, kiedy wcześniej, przed tą inicjatywą w 2012 roku, takie porozumienie zostało podpisane. Po raz pierwszy porozumienie dotyczące zakupu hurtowego, zakupu energii elektrycznej zostało podpisane w 2012 roku z mojej inicjatywy. Ale nikt tego nie robi. Nikt tego nie robi. Nikt tego nie robi. Niestety powiedziałem, że jest infrastruktura i zaplecze do tego, żeby takie postępowanie przeprowadzić. Odpowiadam na pytanie dotyczące Związku Subregionu Powiatów, Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego.
Oczywiście powiedziałem, że bez stowarzyszenia, bo jest to stowarzyszenie, ona nazywa się tylko w nazwie związek, bez tego stowarzyszenia do 29 listopada, czyli do momentu, kiedy przyszła interpretacja z ministerstwa, ówczesnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, można było procedować na bazie porozumień. Natomiast interpretacja z ministerstwa i stanowisko wprost mówi o tym, że należy się zrzeszać w stowarzyszeniach. I dlatego też taką uchwałę przedstawiłem i została ona wkomponowana do porządku obrad. Projekt był wcześniej, natomiast mówię, nie było takiego obowiązku, dopiero od 29 listopada taki obowiązek nastąpił. Dziękuję. Dziękuję bardzo za wyjaśnienia. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Pan radny Lesik, proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy. Przysłuchuję się tej debacie na temat wystąpienia z GZM-u i muszę powiedzieć to wprost, że jestem wręcz zbulwersowany. Dlaczego? Proszę Państwa, przytaczana jest jakaś opinia jakiegoś posła. No jest pan poseł, jeden z wielu, z 300 czy 400 posłów. I w tym momencie mam pytanie, czy ta opinia jest tajna? Tą opinię, to jak pan sam stwierdził, że nie, tą opinię posiadają inne miasta, które są w tym związku. I jakoś, co się dzieje, nie podejmują decyzji o wystąpieniu, mimo że znają tę opinię. No przed chwilą zapytałem realnie, czy ta... No to proszę Państwa, mówię, znają, nie występują. Proszę Państwa, dalej. Była mowa o tym, że któreś miasto straciło na tym, czy miasta, bo tak to zostało sformułowane, z tytułu przetargu na energię. I co? I nie występują. Proszę Państwa, dalej. Inne miasta przystąpiły do związku, do stowarzyszenia, tak jak Świętochłowice, które jeszcze nie jest członkiem, stoi w przedpokoju na decyzję. I proszę Państwa, nie przeszkadza im to, żeby być dalej w związku, tak, w GZM-ie. Proszę Państwa, następna sprawa. Tak ważną uchwałę wprowadza się w sposób praktycznie, nie chcę tutaj używać słowa, ale niedopuszczalnej z mojego punktu widzenia. Proszę Państwa, w trakcie sesji zmienia się porządek obrad, żeby wprowadzić tak ważną uchwałę. A co stało na przeszkodzie, żeby tak ważną uchwałę, taki pomysł przedyskutować wspólnie, zastanowić się i tak dalej. Nie, poprzez zaskoczenie. Proszę Państwa, to z waszych ust siedzących w tej ławie padł zarzut w stosunku do prezydenta, że wprowadza uchwały, nie dając możliwości dyskusji, pan prezydent. A co wy dzisiaj robicie? Po raz kolejny. Proszę Państwa, powiem prosto. Jeżeli chcecie zaszkodzić prezydentowi, to zróbcie to w inny sposób, ale nie wciągajcie w tę grę miasta Świętochłowic. Bo naprawdę... Ja uważam, że nie zasłużyliśmy na to, żeby w taki sposób wychodzić z pewnych gremium, o których wiele spraw się decyduje. Proszę Państwa, to co było powiedziane, no to jest bezsens. Płacimy 50 tysięcy złotych. Apeluję do Państwa, żeby w tym momencie przynajmniej przez te pół roku tam być. Skoro płacimy, to byćmy. I za pół roku podejmijmy tą uchwałę. Najwyżej. Dlatego też, proszę Państwa, ja uważam, że to służy tylko jednemu. Tu dzisiaj na tej sali padło, że mamy okres przedwyborczy i to, proszę Państwa, jest główny cel. I dlatego też to apeluję, bo dla niektórych radnych każdy argument i tak będzie, proszę Państwa, nie do przyjęcia. Ale myślę, że są jeszcze po tej stronie radni, którzy umią trzeźwo przemyśleć to, co dzisiaj tutaj padło z ust prezydenta i innych osób, aby tego nie robić. Nie robić tego, proszę Państwa, na kolanie. I tu mogą się niektórzy śmiać,
Proszę bardzo, jeżeli uważacie, że to jest, proszę państwa, dobry wizerunek dla Świętochowic, to przegłosujcie tę uchwałę. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu Lesikowi. Proszę bardzo pana przewodniczącego Zbigniewa Nowaka. Pani przewodnicząca, państwo prezydenci, szanowna rado. Sprowokował mnie kolega radny Lesik, ale wczoraj jeszcze bardziej sprowokował mnie kolega radny Migoń. Mówicie państwo o kompromitacji, o wstydzie bycia radnym czy nie być radnym. Też czasami się wstydzę, ale nie, na pewno nie za siebie, na pewno za innych. Wielokrotnie o tym mówię, piszę, a będę robił to jeszcze częściej dla informacji. Z coraz większą informacją, z coraz większą determinacją będę to robił ciągle. Ja jestem też, proszę państwa, załamany dzisiejszym uczestnictwem w GZM-ie. Dzisiejszy GZM to kompromitacja. Dzisiejszy GZM to kompromitacja za nasze pieniądze miejskie, za świętowickie pieniądze, za pieniądze mieszkańców Świętochłowic. Pan prezydent przecież już w Cannes był. Pan prezydent już w Monachium był. I co? Proszę bardzo, no proszę przedstawić efekty, bo pan prezydent mówi, że jak tam pojedzie, to nie wie, kiedy się pojawią efekty, ale pan już tam był. Proszę przedstawić efekty. Czy celem GZM-u, czy sukcesem GZM-u to jest noc teatrów, o której się tak głośno pisze? Czy celem GZM-u za moje między innymi pieniądze, których w tym mieście brakuje, to jest organizacja koncertu dżemu w przyszłym roku? Pan prezydent był chwilę na tej mównicy i tylko przez tą krótką chwilę obraził paru prezydentów będących członkami GZM-u. Tylko tu. A z informacji, które ja posiadam, a przynajmniej z tych prasowych, to zdążył pan obrazić tych ludzi też w innych gremiach. Czy wobec tego ja mam podstawę do tego dziś, żeby myśleć, że jak Świętowice stamtąd wystąpią, fizycznie nie będzie tam pana prezydenta Kostępskiego, to pan ma prawo do tego, żeby tu z tej mównicy powiedzieć, że oni nie będą chcieli współpracować ze Świętowicami? Bo tak pan powiedział. Jak nas nie będzie Świętowic w tym GZM-ie, to będą nas traktowali zachściankowo, nie będą chcieli z nami współpracować. Ja myślę, że nie. A dlaczego myślę, że nie? Bo oni dzisiaj nie chcą współpracować. I to pokazali. Ja zawsze lubię przedstawiać fakty. Może za dużo ich nie znam. No ale pierwszy z brzegu. Przedostatnie spotkanie, zwołanie przez pana prezydenta, przewodniczącego GZM-u, tego związku. I prezydenci to zbojkotowali, nie przyjechali panu na spotkanie. No czy to świadczy o tym, że pan z nimi dobrze współpracuje? Czy dzisiejsi członkowie tego GZM-u, prezydenci śląskich miast, dobrze z panem współpracują, skoro zawnioskowali o obniżenie składki i pan jako jedyny z całego tego gremium był przeciwny obniżeniu składki, to jest pana współpraca? Ja uważam, że nie. I proszę nie mówić tutaj, proszę państwa, o 50 tysiącach złotych, bo skoro dzisiaj jest złotówka, razy 50 tysięcy mieszkańców, razy pół roku, to jest troszkę mniej. To po pierwsze. Druga sprawa, trzeba trochę znać ten statut, trzeba być jako radnym trochę w wielu obszarach działać, że w każdym momencie, kiedy byśmy nie wystąpili, to będziemy przez te pół roku składkę ponosili i będziemy też mieli pewne prawa jeszcze w tym. Że to proszę nas nie zastraszać, no, nigdy nie ma odpowiedniego ani najgorszego momentu akurat w tej sytuacji. W tej sytuacji, ale mamy przynajmniej argumenty. No czyż państwa można podważać opinie tak wiarygodnych ludzi, wybrańców narodu polskiego, jak posłowie? Posłowie Platformy Obywatelskiej, Platformy, która rządzi tym krajem. I oni mówią, że GZM to jest porażka. To jest twór, który się nie sprawdził i się nie sprawdzi. Podane są argumenty prawne i inne. My się przychylamy do tego. Tym bardziej, że jest niesamowita okazja, że na poprzedniej sesji podjęliśmy decyzję o wstąpieniu zupełnie do innego stowarzyszenia, które będzie nas mniej kosztował.
O sukcesach może rzeczywiścieśmy się trochę zagalopowali, może tak, ale z samego założenia to stowarzyszenie, które jest, zresztą to, co i w projekcie uchwały przedstawiony przez pana prezydenta miasta, a należy wspomnieć, że jednak to myśmy o tym przypomnieli, to to stowarzyszenie ma się starać o nowe środki unijne, które się będą pojawiali. A właściwie to nie ma innej jakby ścieżki, że musimy przynależeć do tego. I tam się będą pojawiali te środki unijne. Tylko ja już po prostu jestem też zniechęcony. Ja rozumiem, że tak świat jest skonstruowany dzisiejszy, że ta promocja też musi być. Tylko że my z tej promocji nic nie mamy, proszę państwa. No naprawdę nic z tej promocji nie mamy. Przynajmniej nikt nam na chwilę obecną nie przedstawił wiarygodnych dokumentów czy faktów, że rzeczywiście coś po promocji mamy się w tym mieście lepiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu Nowakowi. Poproszę pana radnego Lesika. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, Wysoka Rado. Z dużą uwagą wysłuchałem tutaj wystąpienia pana radnego Nowaka i jestem trochę zdumiony. Dlaczego? Proszę państwa, pół wystąpienia było postawione, raczej przedstawione jako demagogia. Dlaczego? No już mówię te, przepraszam, ja teraz jestem przy głosie, ja panu też nie przerywałem. Proszę państwa, dlaczego? Z prostej przyczyny wypowiedzi padały tego typu. Z panem prezydentem tak naprawdę to, cytuję, nikt nie chce współpracować. Inni prezydenci mają dość już chyba tego prezydenta. I tak dalej. Powoływał się pan na statut, że trzeba go dobrze znać. Proszę państwa, nie trzeba być wielkim filozofem, żeby wiedzieć, że jeżeli ktoś komuś nie pasuje, to jest sposób demokratyczny. Po prostu takiego przewodniczącego się odwołuje. Tak? No widzi pan, przyznał pan. A ja dobrze jeszcze słyszę i czytam niekiedy prasę i do dzisiaj nie słyszałem, aby taki wniosek wpadł. Dziwne. Nie chcą współpracować, ale i nie odwołują. A może to jest tak, że właśnie dzięki radnym Ruchu Ślązaków próbuje się pozbyć prezydenta, torując komu innemu drogę. To proszę państwa, temu, jeżeli taka jest zamysł, to państwu gratuluję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Zgłosił się jeszcze pan radny Łataś. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, Wysoka Rado, proszę to wystąpienie nie traktować dosłownie. Zaraz państwu wyjaśnię dlaczego. Skoro GZM nie działa, państwa zdaniem, powinniśmy z niego wystąpić, to ja zadam pytanie, czy KZK GOP działa w taki sposób, w jaki byśmy sobie wyobrażali, w jaki byśmy chcieli, to może też zastanówmy się nad wystąpieniem z kolejnego związku komunalnego, który też nas trochę kosztuje, a co do którego dobrej opinii, jak sądzę, na tej sali raczej nie ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś z państwa... Czy nie był to wniosek formalny? Nie, ja zaznaczyłem, że proszę tego nie traktować. Rozumiem. Dobrze, dziękuję bardzo panu radnemu Łatasiowi. Ja chciałam jeszcze zapytać pana radcę prawnego, czy chciałby się pan w temacie projektu uchwały? Szanowni państwo, ja oceny formalno-prawnej oczywiście tylko, no nie jestem w stanie oceny formalno-prawnej parafować tej uchwały, z uwagi na to, że uzasadnienie uchwały musi być jak najbardziej kompatybilne z jej treścią, a uzasadnienie myli związek międzygminny, o którym mowa w artykule 64 ustawy, a ze stowarzyszeniem, którego może być członkiem gminy, o którym mowa w artykule 84. Związek międzygminny, artykuł 64 mówi, że w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, co podkreślam, gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Artykuł 84, który mówi o stowarzyszeniach, w celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą tworzyć stowarzyszenia. W uzasadnieniu mówimy o, jest podane słowo alternatywnie, więc w mojej ocenie dla związku międzygminnego GZM-u alternatywny mógłby być inny związek, a nie stowarzyszenie.
To jest jeden aspekt taki formalno-prawny. Drugi, chciałbym się powołać na artykuł 66 ustawy o samorządzie gminnym, która mówi o przystąpieniu do związku. Ustawa nie mówi o występowaniu, ale można odpowiednio stosować ten przepis w mojej ocenie do wystąpienia, mianowicie artykuł 66. Gmina informuje wojewodę o zamiarze przystąpienia do związku. W mojej ocenie należy wojewodę informować o zamiarze także wystąpienia ze związku. To jest interpretacja odpowiednia. Mogą być inne interpretacje. Moja jest taka, więc zalecałbym z ostrożności, że tak powiem, procesowej, często przed sądem występuję, pracę jeszcze nad tą uchwałą. Ja nie mówię, że państwo nie macie prawa podejmować takiej uchwały, najbardziej macie, ale zalecałbym zastanowienie się i pogłębioną analizę. Dziękujemy panu radcy prawnemu. Zgłaszał się jeszcze pan radny Świerk, proszę bardzo. Wysoka Rado, no, opinia pana mecenasa jest dla mnie przynajmniej nieadekwatna do tego, co my w tej uchwale żeśmy zrobili. Kiedyś tu opiniowało się w związku z wyczerpaniem formuły, kropeczka, było koniec i wszystko było ok. Myśmy nie prosili pana o to, żeby pan oceniał, bo nawet to jest mało ważne uzasadnienie w tym momencie. Jest treść napisana i pan się miał wypowiedzieć co do treści, panie mecenasie. I proszę po raz kolejny nie stawiać nam przeszkód, bo my też możemy pojechać do wojewody i poprosić go o to, żeby nas traktowano poważnie. To, co pan teraz powiedział, no to wybaczy pan, ale ja się z tym nie zgadzam, chociaż nie jestem prawnikiem. Natomiast myśmy prosili o treść uchwały. Pan ma to zaopiniować, a nie opiniować naszego uzasadnienia. O to chodziło, panie mecenasie. My i tak przystąpimy dzisiaj do głosowania, żeby była pełna jasność. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu Świerkowi. Ja może jeszcze raz zapytam pana radcę prawnego, czy można się odnieść nie do uzasadnienia? Tak, proszę bardzo. Podanie przyczyny, w mojej ocenie, wystąpienia ze związku w uzasadnieniu z uwagi na to, że chcemy przystąpić do niezwiązku, do stowarzyszenia, jak gdyby neguje istotę tego wystąpienia. No, taka jest moja ocena prawna. No i jeszcze oczywiście artykuł 66, mówię, może być inna interpretacja, taka jest moja, no, że gmina informuje wojewodę o zamiarze przystąpienia do związku. W mojej ocenie powinno być najpierw poinformowanie wojewody o zamiarze wystąpienia ze związku, dopiero później nastąpi wystąpienie. No, to jest moja ocena, na gorąco mówię, więc dlatego ona jest może, nie mam dostępu do orzecznictwa NSA, do doktryny, więc może gdybyśmy się wstrzymali z podjęciem tej uchwały do czasu pogłębionej analizy prawnej, to moglibyśmy wtedy lepiej. Dziękuję bardzo panie mecenasie, dziękuję bardzo. Widzę, że jeszcze pani radna Owockania się zgłasza, proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado. Słuchałam, przysłuchiwałam się także tym wszystkim wystąpieniom. Ja mam tylko jedną prośbę. Z racji tego, że nasze miasto było inicjatorem powstania GZM-u, ja bardzo proszę, żeby się zastanowić przy głosowaniu. Rozumiem, że Państwo mówili, że tam się współpracy nie ma, że przyszłości nie ma dla GZM-u. Jeżeli myśmy stworzyli, byliśmy inicjatorem tego GZM-u, to uważam, że jak kapitan statku powinniśmy odejść ostatni. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani radnej. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pan radny Migoń. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, zebrani goście. Poprosiłem jeszcze raz o udzielenie mi głosu z tego względu, że to, co powiedziała pani Urszula przed chwilą, to, co mówili moi przedmówcy, to, co ja na początku też zdążyłem już powiedzieć, to jest jakby jedna kwestia, ale myślę jeszcze w ten sposób. Czemu mamy tutaj odwoływać się do starego powiedzenia i schodzenie jako kapitan statku, jako ostatni? To my decydujemy o tym, jaki jest wizerunek GZM-u, jak on działa, jak
jakie ma perspektywy rozwoju. My jako jedno z miast, które do niego należymy, w tej chwili tak się składa, że prezydent naszego miasta przewodniczy temu gremium. Określa w jakiejś mierze, oczywiście nie sam, bo mają na to wpływ wszyscy przedstawiciele innych gmin również, jak kreowana jest polityka tego gremium. I to, że dzisiaj oceniamy go tak, jak go oceniamy, nie oznacza, że jutro nie może być lepiej, że jutro nie pojawią się kolejne wyniki, pozytywne wyniki działań podejmowanych dzisiaj, czy tychże akcji promocyjnych, że tak to może nieładnie nazwę, jakie podejmowane były miesiąc, dwa czy rok temu, a których efektów być może jeszcze rzeczywiście nie widać. Ale jeśli mam rezygnować z zainwestowanych w to pieniędzy, jeśli mam rezygnować w trakcie funkcjonowania jakichś procesów, które zapoczątkowane zostały po to, żeby przynieść konkretne, wymierne efekty również dla naszej miejscowości. Miejmy świadomość, że jako, już to odniosę do handlu hurtowego i w detalu. Jeśli będziemy występować jako duży konglomerat, bo takim jest GZM, wobec takich czy innych podmiotów gospodarczych, chociażby w kwestii zakupu tej energii elektrycznej, nasza siła przebicia na pewno jest daleko większa. Kiedy sprowadzimy się do roli, jeszcze raz odpowiedzialnie powtórzę, zaścianka, bo tego określenia użyłem, zrobił to potem prezydent, alienując się od reszty miast tworzących dzisiaj to GZM, to skazujemy się na to, że nie będziemy mieli praktycznie żadnej siły przebicia jako miasto, miasto najmniejsze w tej części Śląska, w konurbacji górnośląskiej. Jeśli tego chcemy rzeczywiście, jeśli państwo tego chcecie, myślę o ruchu Ślązaków, który wyszedł z tą inicjatywą, to proszę mi wierzyć, naprawdę nie jest to, i to mówię z pełnym przekonaniem, idea myślenia o interesie miasta, a tylko o jakichś prywatnych interesach. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Widzę, że nie. Czyli kończymy dyskusję w punkcie 7 i szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały o wystąpieniu z GZM-u? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Rozumiem, że nie mamy osób na sali, które wstrzymywały się od głosu. Szanowni państwo, uchwała z punktu 7 została podjęta 12 głosami za przy 10 głosach przeciwnych. Zamykamy w ten sposób punkt 7 obrad i przechodzimy do punktu 8, którym jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 27 łamane przez 318 łamane przez 12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Proszę skarbnika miasta panią Agatę Ślęzak o przedstawienie projektu uchwały. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu dotyczy zmniejszenia planu dochodów o kwotę 16 204 383 zł, stanowiące dotacje z Unii Europejskiej na realizację zadania związanego z oczyszczaniem i zabezpieczeniem przed wtórną degradacją stawu kalina oraz terenów przyległych. Zmniejszenie planu przychodów łącznie o kwotę 4 867 316 zł z tytułu nieuruchomienia w bieżącym roku pożyczki Jessica z Banku Ochrony Środowiska oraz pożyczki i kredytu, który zostanie uruchomiony w przyszłym roku. Kolejna pozycja dotyczy zwiększenia planu wydatków o kwotę 298 605 zł, w tym na dotacje dla KZK GOP-u 278 605 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń socjalnych i zaliczek alimentacyjnych odprowadzanych na rachunek budżetu państwa w kwocie 20 000 zł.
Również nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 21 370 304 zł. W szczególności dotyczy to zadań inwestycyjnych pod nazwą oczyszczanie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu kalina oraz terenów przyległych i drugie zadanie rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie Osir-Skałka przy ulicy Parkowej etap pierwszy, na które nie otrzymano w roku bieżącym pożyczki i kredytu. Zadania te realizowane będą w roku przyszłym. Pozostałe zmniejszenia według odpowiedniej podziałki klasyfikacji budżetowej, które wynikają z przeprowadzonej analizy wykonania wydatków do końca roku bieżącego przez poszczególnych dysponentów środków budżetowych. Ze względu na zmniejszenie wysokości planowanego deficytu nastąpiła również konieczność uaktualnienia planu przychodów, źródła pokrycia deficytu oraz ustalenia limitu zobowiązań, które przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Proszę Wysoką Radę o podjęcie niniejszej uchwały. Bardzo pani skarbnik i bardzo proszę jeszcze o chwilę cierpliwości, ponieważ komisje stałe Rady Miejskiej omawiały ten i pozostałe projekty uchwał w dniu dzisiejszym jeszcze przed sesją Rady Miejskiej, jednak radni wydadzą opinię głosując nad projektem uchwały. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę, a w związku z tym przystępujemy do podjęcia uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Szanowna Rado, podjęcie uchwały nastąpiło stosunkiem głosów 12 za i 10 przeciw. Zamykamy w ten sposób. Przepraszam bardzo. Tak, ja widzę, że zapis obok przedstawiał te cyfry, które zacytowałam, więc przepraszam bardzo, to już pewnie zmęczenie. Tak, dziękuję za zrozumienie. Uchwałę z punktu 8 Rada Miejska podjęła jednogłośnie 22 głosami. Zamykamy punkt 8, przystępujemy do punktu 9, którym jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 25/302/12 Rady Miejskiej w Świętochowicach z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochowice. Proszę panią naczelnik Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami o omówienie projektu uchwały. Projekt uchwały, przepraszam, dotyczący zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku. Ta zmiana jest przede wszystkim zmianą porządkującą, czyli wprowadzającą zapis, zobowiązanie, które podjęła gmina, czyli wyposażenia właścicieli nieruchomości w pojemniki. Ponadto tu jest również uregulowany zapis związany z wyposażeniem nieruchomości punktów handlowych, usługowych, organizacji i stowarzyszeń w pojemniki o mniejszej pojemności niż 120 litrów. Propozycja jest worku lub pojemników jednego nie mniej niż 60-litrowego. Ta propozycja wynika z wniosków prowadzących te punkty handlowe, no, że ta ilość 120 litrów była za duża i to faktycznie w rzeczywistości zostało sprawdzone i zweryfikowane. Również jeżeli chodzi o ogrody działkowe, została tutaj wprowadzona zmiana dotycząca odbioru odpadów zmieszanych i biodegradowalnych oraz odpadów wysegregowanych. Jest tutaj zmiana, że w okresie od 1 marca do 31 października ma następować odbiór nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. W poprzednim projekcie uchwały na okres zimowy konieczność była podstawienia pojemnika 1100 litrów, ale ogrody działkowe, no jakby patrząc na to, jak funkcjonuje przez ten
ten cały okres, zwróciły się do nas, aby to zweryfikować i co też czynimy w tym projekcie uchwały. Również kwestie możliwości oddania odpadów niebezpiecznych, zarówno lekarstw, jak i zużytych świetlówek, tonerów, innych niebezpiecznych odpadów, troszeczkę żeśmy zmienili, to znaczy punkty się nie zmieniły, gdzie można oddać, natomiast nie jest to zapisane wprost i enumeratywnie nie jest wymienione w tej uchwale. Taka informacja jest dostępna na stronie internetowej. Jest to z praktycznego punktu widzenia zmiana, bo każda likwidacja apteki rodziłaby konieczność podejmowania nowej uchwały. Jeżeli chodzi o tą uchwałę, to są wszystkie zmiany. Chciałam również powiedzieć, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie. Dziękuję. Dziękujemy, bardzo proszę. To mogą być albo worki, albo pojemniki, także są, tak. Czy państwo radni mają jeszcze pytania do przedstawionego projektu uchwały? Ja zrozumiałam, że tak, pani naczelnik tutaj zacytowała. Dobrze, dziękujemy bardzo pani naczelnik, ale myślę, że zaprosimy jeszcze ponownie, ponieważ mamy kilka uchwał dotyczących gospodarki odpadami. Natomiast jeżeli już nie ma pytań, tak, dotyczących projektu uchwały, to proszę, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto wstrzymał się od głosu? Nie ma. W związku z tym Rada Miejska podjęła uchwałę dotyczącą regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice jednogłośnie 20 ilością głosów 21. Tak, panie bez głosów przeciwnych i bez wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Zamykamy punkt 9. Przechodzimy do punktu 10. Do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 25 łamane przez 304 łamane przez 12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Ponownie prosimy panią naczelnik o przedstawienie zapisów projektu uchwały. Ta uchwała jest konsekwencją tej poprzedniej uchwały, którą państwo radni już przyjęliście, czyli wprowadzenia 60-litrowego worka. No, nie mieliśmy takiej możliwości wcześniej, w związku z tym musimy teraz uchwalić i zaproponować kwestię płatności. Jeżeli chodzi o taki worek 60-litrowy, proponuje się w przedmiotowej uchwale, iż w przypadku zmieszanych odpadów komunalnych, czyli nieprowadzenia selektywnej zbiórki, koszt 16 zł, natomiast w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki 8 zł. To wszystko. Dziękujemy bardzo pani naczelnik. 16 i 8. 16 w przypadku nieselektywnej zbiórki. Zbiórki 16, a w przypadku selektywnej 8. W przypadku pojemnika 120-litrowego przy prowadzeniu selektywnej zbiórki, a 30 zł przy nieprowadzeniu selektywnej zbiórki. Czy państwo radni mają pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, a w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Kto był przeciw? Ja myślę, że nie widzę, ponieważ Rada Miejska podjęła uchwałę w stosunku 21 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. W ten sposób zamykamy punkt 10 i otwieramy punkt 11. Którym jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 25 łamane przez 303 łamane przez 12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Uchwała o szczegółowym sposobie świadczenia usług i zakresie odbierania odpadów komunalnych zawsze jest konsekwencją wprowadzonych zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku. I też te wszystkie zmiany, które wcześniej omawiałam, znalazły się również w tej uchwale. Ponadto jest też uregulowana ta kwestia wyposażenia właścicieli nieruchomości w pojemniki lub worki przez gminę do zbierania odpadów komunalnych oraz konieczność utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym. To było również wskazanie wojewody, aby taki zapis się znalazł w naszej uchwale. Dziękuję. Bardzo pani naczelnik. Czy ktoś z państwa ma pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. W związku z tym informuję Szanowną Radę, że uchwała została podjęta w stosunku 21 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Zamykamy punkt 11, przechodząc do 12, którym jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 25 łamane przez 306 łamane przez 12 Rady Miejskiej w Świętokowicach z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Jeszcze raz prosimy panią naczelnik. Są to dwa wzory deklaracji dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. W tych deklaracjach wprowadzone są zmiany dotyczące proponowanych przez właścicieli nieruchomości pojemników. Dotychczas mieliśmy proponowane pojemniki generalnie z nazwą proponowane pojemniki na odpady bez wyszczególnienia, czy to są na zmieszane, czy do selektywnej zbiórki, co rodziło często takie techniczne problemy przy wypełnianiu deklaracji. W związku z tym proponujemy wprowadzenie rubryki proponowane pojemniki na zmieszane odpady komunalne oraz proponowane pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wtedy każdy właściciel nieruchomości będzie mógł swobodnie wypełnić sobie tą deklarację. Taka konieczność oczywiście będzie następowała. To nie jest tak, że każdy będzie musiał teraz przyjść i wypełnić tą deklarację, tylko przy zmianie po prostu już to będzie uregulowane. Dziękuję. Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do złożenia zmiany deklaracji z jakiegoś powodu, tak? To wtedy. Dziękujemy bardzo pani naczelnik. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w temacie omawianego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. W związku z tym podjęliśmy uchwałę jednogłośnie w stosunku 21 głosów za, bez głosów wiadomo przeciwnych i wstrzymujących się. Zamykamy punkt 12. Przechodzimy do punktu 13, którym jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014. Proszę pierwszego zastępcę prezydenta miasta, panią Aleksandrę Skowronek, o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, przedstawiam gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014. Jak co roku na sesji budżetowej podejmujemy taki program. Środki finansowe zabezpieczone są w budżecie uchwalonym na dzisiejszej sesji, a głównym celem tego programu jest prewencja, zmniejszenie rozmiarów alkoholizmu i narkomanii oraz zjawisk z nim związanych na terenie gminy Świętochłowice. I te cele realizować będziemy poprzez zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo Pani Prezydent. Chciałam jeszcze powiedzieć, że program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014 poddany został konsultacjom z Miejską Radą Działalności i Pożytku Publicznego. W trakcie konsultacji Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Świętochowickiego zgłosił jedną uwagę, którą mamy w załączniku. Już. Proszę o chwilkę cierpliwości. Opiniowany przez Komisję do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, która dała pozytywną opinię w formie uchwały. Dziękuję bardzo. W międzyczasie ja już znalazłam ten załącznik. Konsultacje społeczne z Miejską Radą Działalności i Pożytku Publicznego, o których Pani powiedziała, zostały przeprowadzone, więc odniosę się tylko do uwagi, którą zgłosił Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Świętochłowickiego. Dotyczy wstępu punktu pierwszego tabeli dotyczącego całego kraju. Sugestia, że przydałyby się badania wzmiankowanych uzależnień dotyczących gminy Świętochłowice, co być może pozwoliłoby skonkretyzować działania programu. Dlaczego nie uwzględniono uwagi? Ponieważ wstęp gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014 zawiera tabelę pod tytułem Populacje osób, u których występują różne kategorie problemów uzależnień, dane szacunkowe PARPA. Powyższa tabela odnosi się do polskiej populacji i ma na celu przedstawienie skali problemu związanego z nadużywaniem środków odurzających na terenie gminy Świętochłowice. Nie były do tej pory przeprowadzane badania w powyższym zakresie i w związku z tym informacje na ten temat nie zostały ujęte w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014. Przewodnicząca, pozwoli, ja się ustosunkuję. Oczywiście takie badania nie były robione, ale uważamy, że te badania powinny być zrobione ze środków zewnętrznych, ponieważ to nie są małe kwoty i to wiąże się również z tworzeniem nowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Świętochłowice. Jak tylko zostaną ogłoszone konkursy z EFS-u, my do tych konkursów przystąpimy i pozyskamy takie środki finansowe, żeby te badania i zdiagnozować w ogóle problem, skalę tego problemu w mieście Świętochłowice, ale ze środków zewnętrznych. Dziękuję. Dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w temacie omawianego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy w takim razie do głosowania. Dziękuję bardzo Pani Prezydent. Kto jest za podjęciem omówionego projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. W związku z tym, że na sali mamy 22 radnych, uchwałę tę Rada Miejska podjęła stosunkiem głosów 22 za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Zamykamy punkt 13 obrad i przechodzimy do punktu 14, którym jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach na 2014 rok. Myślę, że może poproszę Panią Przewodniczącą o przedstawienie projektu uchwały. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Przedstawiam projekt uchwały Rady Miejskiej z dnia dzisiejszego w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach na 2014 rok. Na podstawie artykułu 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala paragraf pierwszy. Przyjąć przedłożone przez Komisję Stałe Rady Miejskiej w Świętochłowicach plany pracy na 2014 rok, które stanowią załącznik od numeru 1 do 5 do niniejszej uchwały i paragraf drugi. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Ponownie Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Przeczytałam wszystkie plany pracy komisji. W związku z tym mam kilka pytań. Myślę, że albo wkradły się błędy w sporządzeniu pisemnej formie, które należałoby poprawić.
plan pracy Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego na 2014 rok, w kwartale pierwszym, pierwsze stwierdzenie, sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji w roku 2014. Myślę, że należałoby zmienić ten zapis, ponieważ jest to początek roku i komisja jeszcze nie zadziałała, żeby sporządzać sprawozdanie. Natomiast jeżeli chodzi o kwartał trzeci, nie wiem, czy chodzi o prognozę. W ostatnim stwierdzeniu analiza wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej w latach 2011-2013 oraz prognoza na 2014 rok. Myślę, że chodzi chyba o analizę wydatków z tego roku za trzy kwartały. Jeżeli chodzi o plan z kolei Komisji Gospodarki Miejskiej i Ekologii na 2014 rok, to w kwartale czwartym omówienie projektu budżetu na 2014 rok. Myślę, że tu jest błąd graficzny, powinien być chyba rok 2015. I mam pytanie w związku z planem Komisji Rewizyjnej. Czy Rada Miejska jest władna kontrolować działalność spółek handlowych, tak jak to jest w planie pracy na trzeci i czwarty kwartał? Tu mam tylko pytanie, ponieważ no, nie jestem aż tak na ten. Chodzi o spółki prawa handlowego. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chce się odnieść do zadanych pytań? Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca Krystyna Apel. Ja się zgłaszałam, bo chciałam właśnie złożyć autopoprawki, ale pani wiceprzewodnicząca mnie uprzedziła. Tak, faktycznie w planie pracy komisji skradły się dwa błędy pisarskie. W pierwszym kwartale, w pierwszej pozycji powinno być sporządzanie sprawozdania z działalności komisji w roku 2013 oczywiście. A tutaj w trzecim kwartale ostatnia pozycja powinno być, treść powinna brzmieć w ten sposób. Analiza wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej w latach 2011 do 2014. Tak. Dziękuję bardzo serdecznie. Rozumiem, że Państwo radni nanieśli sobie, tak, zgłoszone poprawki. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby się jeszcze odnieść? Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Kubas. Pani Przewodnicząca, oczywiście w moim przypadku również to czysty błąd pisarski. Oczywiście chodzi o rok 2015 i z tego miejsca chciałem bardzo serdecznie Pani Przewodniczącej za spostrzegawczość podziękować. Nie spostrzegawczość, tylko czytam. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że zgłoszone poprawki Państwo również nanieśli, tak, na swoje plany pracy. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w omawianym projekcie uchwały? Nie, dziękuję bardzo. A w związku z tym przystępujemy do podjęcia uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Szanowna Rado, uchwałę podjęto stosunkiem głosów 22 za. Bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Czym zamykamy punkt 14 obrad i przystępujemy do punktu 15, którym jest rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców na działalność prezydenta miasta Świętochłowice. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Zbigniewa Nowaka o przedstawienie projektu uchwały. Pani Przewodnicząca, Państwo Prezydenci, Szanowna Rado. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców na działalność prezydenta miasta Świętochłowice. Pomijając sobie przepisy prawne, Rada Miejska w Świętochłowicach, paragraf pierwszy, uznaje skargę na działalność prezydenta miasta Świętochłowice za bezzasadną. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Świętochłowice. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały. W dniu 9 października 2013 roku do Rady Miejskiej w Świętochłowicach wpłynęła skarga mieszkańców Świętochłowic
z dnia 9 października 2013 roku na działalność prezydenta miasta Świętochowice w związku z likwidacją schodów mieszczących się w rejonie ulicy Komandra i Hajduki, posadowionych na dwóch działkach stanowiących własność gminy oraz współwłaścicieli tworzących wspólnotę mieszkaniową przy ulicy Komandra 2A, 2B. W dniu 19 listopada 2013 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarki Miejskiej i Ekologii przy udziale skarżących. Przy udziale skarżących, prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej Spółki z o.o. oraz przedstawiciela Zarządu Wspólnoty poświęcone rozpatrzeniu skargi. Skarżący skardze domagają się przywrócenia schodów, uznając działania wspólnoty mieszkaniowej oraz gminy za bezzasadne. Członkowie połączonych komisji na podstawie przedstawionych przez strony materiałów i wyjaśnień uznali, że skoro likwidacja schodów nastąpiła w oparciu o pisemny wniosek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w drodze uchwały podjętej przez samą wspólnotę, która nie została oprotestowana w ustawowym terminie, to uchwała jest prawomocna i obowiązuje wszystkich członków wspólnoty. Podkreślono, że skarżący mają możliwość korzystania z innych schodów i ciągów pieszych należących do wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Komandra 2A, 2B. Podsumowując decyzję o wyburzeniu schodów przez właściciela z uwagi na ich katastrofalny stan techniczny zagrażający życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników, jest zgodne z literą prawa, a skarga mieszkańców Świętochowic uznaje się za bezzasadną. Wobec powyższego proszę Wysoką Radę o przegłosowanie projektu uchwały, uznając skargę za bezzasadną. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w zakresie przedstawionego projektu uchwały? Nie. To ja tylko dodam, proszę państwa, bo państwo o tym wiedzą, natomiast jeszcze, żeby nasi mieszkańcy również byli zorientowani, że z datą 27 grudnia wpłynął wniosek od państwa skarżących, pani Marii i Zygmunta Swoboda z ulicy Komandra 2B, o oddalenie projektu uchwały uznającego skargę za bezzasadną. Zasięgając opinii radcy prawnego przed sesją, radni stwierdzili zarówno sami, jak i przy pomocy oświadczenia pana mecenasa, że skargę będziemy na sesji rozpatrywać mimo złożonego wniosku, ponieważ zarzuty kierowane w tym wniosku są analogiczne do tych, jakie pojawiły się we wcześniejszych skargach. I w związku z tym była sugestia, że te sprawy mogą znaleźć swoje rozwiązanie na drodze sądowej. Czy ja dobrze zinterpretowałam wypowiedź pana radcy prawnego? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przystąpimy teraz do podjęcia uchwały. Kto z państwa radnych? Dobrze. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, uznając skargę za bezzasadną? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Jednogłośnie podjęto uchwałę uznając skargę za bezzasadną ilością głosów 20 za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. I szanowni państwo, może jeszcze sprawdźmy, nie mamy na sali pana radnego Palki, pana radnego Baweja, nie mamy pana Kijaka. Ale jest, pan Kija głosował, jest, prawda? Głosował. Nie pan Kija głosował. Tak Migoń i Bawy. I pana Migonia. 20. Czyli mamy 20 radnych, którzy brali udział w głosowaniu i w związku z tym, tak jak podałam, 20 głosami za Rada Miejska uznała skargę za bezzasadną. Dziękuję bardzo. Zamykamy w ten sposób punkt 15. Przechodzimy do punktu 16. Którym są odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej. Tak, pani dyrektor. Tak. Pani przewodnicząca, ja mam takie pytanie, ponieważ ten materiał związany z odpowiedziami na interpelacje radnych jest dosyć obszerny, natomiast radni otrzymali pisemne odpowiedzi. Mam zapytanie, czy odczytywać te wszystkie wnioski? Dobrze, to
może pani skarbnik, ja zapytam, czy ktoś z państwa radnych nie dostał odpowiedzi na swoje zapytanie, wniosek, interpelację i chciałby teraz takie pytanie zadać? Nie. A czy państwo zgadzają się z... Nie będą na kolejnej sesji czytane. Dobrze. Czy państwo w takim razie zgadzają się z sugestią, aby te wszystkie odpowiedzi odczytać, albo może nie odczytywać, tak, na dzisiejszej sesji? Dobrze, ale rozumiem, że na razie obecni uwag nie zgłaszają, tak? Państwo obecni nie, ewentualnie ci, którzy są nieobecni, mogą je zgłosić do pani skarbnik lub pani dyrektor. Dobrze, a w związku z tym, że państwo podjęli taką decyzję, uznaję ten punkt porządku obrad za wyczerpany. I przechodzimy do punktu 17 porządku obrad, do interpelacji i zapytań radnych. Pan radny Rafał Świerk. Dobrze. Wysoka Rado, ja akurat tak się zdarzyło, że dostałem odpowiedź na to pytanie i to powinno być dzisiaj odczytane, ale ja nawiążę do tego pisma. Nawiązanie do informacji z dnia 21 listopada 2013 roku oznaczonej numer OIK 003-152-213, podpisanej przez pana Bartosza Karcza, zastępcę prezydenta miasta, napisanej w stylu byle coś napisać. Ponawiam pytanie dotyczące poświadczenia nieprawdy w oświadczeniu majątkowym i podjętych w tym zakresie działaniach prezydenta miasta, a także kolejnych osobach, które powzięły taką informację, to jest pani Ewie Jakubowskiej i panu Bartoszowi Karcz, polegających na zawiadomieniu prokuratury o fakcie popełnienia przestępstwa. W zdawkowej informacji wskazano, że wyjaśnienia potwierdzające podanie nieprawdy zostały przekazane do Urzędu Skarbowego. W takim razie dopytuję, a dlaczego nie CBA? Z obowiązujących przepisów jasno wynika, że analizą składanych oświadczeń zajmuje się CBA, artykuł 2 ust. 1 punkt 5. Do kompetencji CBA należy kontrola prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych, wszczynania w razie podejrzenia, że osoba podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę. Natomiast Urząd Skarbowy jest uprawniony do analizy oświadczenia, ale już nie do jego kontroli. Niezależnie od udzielenia mi odpowiedzi proszę dodatkowo o podanie daty wysłania pisma do Urzędu Skarbowego, wskazania osoby, która podpisała to pismo oraz przytoczenia całej treści pisma. Z uwagami, które wcześniej się zapoznałem, że mam zachować dane osobowe, ja nie chcę. Mnie nie interesuje jaki Urząd Skarbowy, tylko treść pisma, data, podpis osoby, bo to chyba nie jest tajne, no i treść całego pisma. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Widzę, że pan prezydent chciałby jeszcze udzielić odpowiedzi, więc proszę bardzo. Pani prezydent, pani przewodnicząca, szanowni państwo, funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu artykułu 115 kodeksu karnego jest także pan radny. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że prosimy o odpowiedź na pismo. Dobrze, czy ktoś z państwa, pani wiceprzewodnicząca, proszę bardzo. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, państwo prezydenci, ja proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące zapytanie. Kiedy, oczywiście nie oczekuję dzisiaj tej odpowiedzi, kiedy zostanie wykonany remont schodów wejściowych do budynku przedszkola miejskiego nr 1? Ja w tej sprawie złożyłam wniosek, otrzymałam odpowiedź 13 sierpnia, że do wykonania przeznacza się termin do końca bieżącego roku. Ja sobie zdaję sprawę, że mamy 2 dni do końca roku, więc remont schodów nie zostanie wykonany. Natomiast bardzo bym prosiła o podanie mi w późniejszym terminie zakończenie tego zadania. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś interpelacje i zapytania? Nie widzę. Rozumiem, że ten punkt możemy potraktować za zamknięty i przechodzimy do punktu 18, dowolnych wniosków, informacji oraz oświadczeń. I w pierwszej kolejności pozwolę sobie udzielić głosu i odczytam treść pisma Grupy Specjalistów Szkolnych skierowanego na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej z prośbą o ponowne rozpatrzenie kwestii pensum pedagogów i psychologów szkolnych.
Szanowni Państwo, ja to pismo odczytam, ponieważ mamy tutaj wyraźną prośbę tej grupy zawodowej, którzy zwracają się z ogromną prośbą o ponowne rozpatrzenie kwestii tak zwanego pensum pedagogów i psychologów szkolnych. Obecnie na skutek uchwały podjętej przez część radnych naszego miasta wynosi ono tygodniowo 26 godzin zegarowych. Proszą ci Państwo wnioskujący o powrót do wcześniejszych 20 godzin, gdyż warunki naszej pracy, jak twierdzą, uległy znacznemu pogorszeniu. Proszą jednocześnie, aby sprawa była potraktowana jako problem mieszkańców i pracowników miasta Świętochłowice. Na poparcie tej prośby zostały przedstawione następujące argumenty. Wszystkie miasta ościenne mają mniej godzin w tak zwanym pensum. Stawka godzinowa jest o 1/3 niższa niż pedagogów, psychologów z okolicznych miast. Punkt drugi. Zgodnie z nowymi rozporządzeniami uczyniono z tak zwanych specjalistów ludzi, którzy wypełniają bardzo ważną pracę, a stawka godzinowa tej pracy jest niższa obecnie niż nauczyciela stażysty. Mimo wcześniejszych starań o awans zawodowy, Państwo poczuli się zdegradowani. Zatem w ich odczuciu i w ich przypadku nie można mówić o satysfakcji zawodowej i finansowej. Punkt trzeci. Za wszelkie dodatkowe godziny pracy pedagodzy i psycholodzy nie otrzymują stosownego wynagrodzenia. Punkt czwarty. Praca pedagoga i psychologa szkolnego łączy się z ogromnym obciążeniem psychicznym i emocjonalnym, dużą odpowiedzialnością, koniecznością indywidualnego dostosowania działań do każdego ucznia. Nie sposób wykonywać tej pracy szablonowo. Niezbędny jest czas na przemyślenie strategii działania, analizę dokumentacji, rozporządzeń, redagowanie pism. Ciężko te elementy naszej pracy realizować w szkolnej rzeczywistości, gdyż tam zawsze coś się dzieje. Ponadto jesteśmy przeciążeni i odczuwamy skutki tak zwanego wypalenia zawodowego. Trudny charakter naszej pracy wymaga od nas dużej odporności psychicznej, podstawowego, minimalnego komfortu pracy, a o to wszystko bardzo trudno w aktualnej sytuacji. Czują się dyskryminowani, wykorzystywani, którzy nie potrafią efektywnie wykonywać swojej pracy. Punkt piąty. Obecne tak zwane 26-godzinne pensum plus 2 godziny dodatkowych zajęć artykułu 42 Karty Nauczyciela to tylko część tej pracy. Pracujemy 40 godzin w tygodniu, a często więcej. Pozostałe elementy naszej pracy to m.in. udział w zebraniach z rodzicami, konferencjach, szkoleniach, wizyty w domach uczniów, współpraca z instytucjami, praca w terenie, przygotowanie do zajęć, tworzenie pism, opinii czy opracowanie procedur lub strategii postępowania wychowawczo-dydaktycznego. Pedagodzy i psycholodzy w szkołach są nagminnie wykorzystywani do bezpłatnych zastępstw, które dodatkowo obciążają pedagogów i psychologów. Nauczyciele, chodząc na zastępstwa, otrzymują dodatkowe wynagrodzenie, specjaliści szkolni nie. Często są wyrywani ze swoich zaplanowanych zajęć, bo nie ma kto przeprowadzić lekcji z uczniami. Swoje zadania musimy często wykonywać po godzinach naszej pracy, ponieważ nikt za nas tych prac nie wykona. Punkt siódmy. Za dodatkowe godziny rewalidacyjne nauczyciele otrzymują wynagrodzenie z 18-godzinnego pensum, a pedagodzy i psycholodzy szkolni z 26 godzin. W SP numer 1 pedagog uzupełnia etat zajęciami rewalidacyjnymi. Punkt ósmy. Argumentem na zwiększenie godzin naszej pracy były kwestie finansowe. Zastanawiamy się, ile zaoszczędzono na naszych skromnych pensjach. Zadajemy sobie pytanie, czy pogorszenie warunków pracy poprzez podniesienie pensum tych kilkunastu osób w gminie Świętochłowice aż tak bardzo poprawiło sytuację finansową gminy. Punkt dziewiąty. Algorytm pracy, według którego naliczane są godziny naszej pracy, nie jest adekwatny do naszych działań. Nie jest dostosowany do bieżących i specyficznych potrzeb szkoły. Ponadto nie zawiera wielu istotnych aspektów naszej pracy, na przykład udział w pracach zespołów interdyscyplinarnych, praca z uczniem zdolnym, realizacja zadań stypendialnych itd. Punkt dziesiąty. Niektóre szkoły zostały pozbawione pomocy psychologicznej. Etaty psychologów na skutek wyliczeń wynikających z algorytmu zostały zlikwidowane, na przykład 1/4 etatów SP numer 1, pół etatów SP numer 2. Zwiększenie naszych godzin sprawia, iż czujemy się bardzo dyskryminowani. Pedagodzy i psycholodzy z poradni psychologiczno-pedagogicznych mają 20 godzin pensum, dodatki, komfortowe warunki pracy. Pedagodzy, psycholodzy z wyżej wymienionych poradni są jak i my specjalistami, a czas ich pracy nie uległ zwiększeniu. Warto podkreślić, że wszyscy mamy takie samo wykształcenie. Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej w niektórych gminach mają nawet dodatek do pensji za uciążliwe warunki. Niestety nasza praca w szkole nie należy do łatwych. Między innymi obciąża psychicznie, narzuca często
podejmowanie szybkich i trudnych decyzji. Dotyczy obszarów trudnych społecznie, jak patologia społeczna, zaburzenia emocjonalne i temu podobne. Nie otrzymujemy żadnych dodatków, a zapis w karcie nauczyciela, że o pensum specjalistów szkolnych decyduje gmina, stał się krzywdzący i niesprawiedliwy. Podpisując indywidualnie umowy podczas zatrudnienia, kilkanaście czy kilka lat temu mieliśmy jednolite warunki w całym kraju w wymiarze 20 godzin tygodniowo. Gminy mogą wykorzystywać niekorzystne dla naszej grupy zawodowej prawo, ale nie muszą. Prosimy zatem nie dziwić się, że konsekwencją uchwały nr 28/339/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku jest rozżalenie naszej grupy zawodowej i chęć działań o sprawiedliwość społeczną, przynajmniej w naszej małej ojczyźnie, jaką są Świętochłowice. A dodatkowo Związek Nauczycielstwa Polskiego walczy z niesprawiedliwym zapisem prawnym w zasięgu kraju. Dlatego liczymy na sprawiedliwą, a tym samym daleką od przynależności politycznej, decyzję poszczególnych radnych gminy w naszej sprawie. Wierzymy, że zrozumiecie Państwo i docenicie sens oraz specyficzny charakter naszej pracy. Prosimy ponownie o rozpatrzenie powrotu do 20 godzin tak zwanego pensum pedagogów i psychologów szkolnych, podpisani specjaliści szkolni, z poważaniem. I ja, szanownym Państwu, to pismo umieściłam w skrytkach. Myślę, że wszyscy Państwo otrzymali to pismo, a dodatkowo jeszcze tylko wspomnę, że oba związki zawodowe i Solidarność Oświatowa i Związek Nauczycielstwa Polskiego również nadesłały pisma, które wypowiadają się w tej sprawie i popierają starania pedagogów. Stąd moja prośba jest bardzo gorąca, aby jeszcze raz przyjrzeć się temu problemowi na pracach komisji lub spotkaniach Rady Miejskiej, bo myślę, że temat wróci. Proszę bardzo, Pani Prezydent. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowna Rado, skoro Pani Przewodnicząca była uprzejma odczytać pismo z punktami, ja pozwolę się odnieść do każdego punktu, ponieważ ja to pismo również dostałam i pozwolę się Państwa jeszcze chwilę przetrzymać. Rozumiem, że już procedujemy 8 godzinę, ale jeszcze chwilkę. Punkt pierwszy. Wszystkie miasta ościenne mają mniej godzin w tak zwanym pensum. Nasza stawka godzinowa jest o 1/3 niższa niż pedagogów. Odpowiadam. Wynagrodzenie etatowe specjalistów jest takie same we wszystkich miastach. Wynika ono z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie stawek wynagrodzenia nauczycieli. Nie ma możliwości zmiany tych stawek w mieście Świętochłowice w stosunku do miasta na przykład Katowice. Punkt drugi. Zgodnie z nowym rozporządzeniem uczyniono z nas tak zwanych specjalistów, a stawka godzinowa naszej pracy jest obecnie niższa niż nauczyciela stażysty. Mimo wcześniejszych starań o awans zawodowy zostaliśmy zdegradowani, zatem w naszym przypadku nie można mówić o satysfakcji zawodowej i finansowej. Odpowiadam. Stawka godzinowa specjalisty, stażysty i nauczyciela dyplomowanego znacząco się różni, podobnie jak i w przypadku nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli przedmiotów teoretycznych, w zależności od pensum tej grupy nauczycieli. Wynagrodzenie etatowe dla wszystkich nauczycieli danego awansu zawodowego jest takie same. Inaczej jest wyliczane wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, które są realizowane tylko w wyjątkowych przypadkach i to określa artykuł 35 Karty Nauczyciela. Punkt trzeci. Za wszelkie dodatkowe godziny pracy pedagodzy i psycholodzy nie otrzymują stosownego wynagrodzenia. Zgodnie z artykułem 42 ust. 1 czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo, a ustęp drugi określa czynności, jakie w ramach tego czasu i ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest obowiązany realizować. W punkcie czwartym podnoszą Państwo, że praca pedagoga i psychologa szkolnego łączy się z ogromnym obciążeniem psychicznym, emocjonalnym, dużą odpowiedzialnością, koniecznością indywidualnego dostosowania działań do każdego ucznia. Nie sposób wykonywać tej pracy szablonowo, niezbędny jest czas na przemyślenia strategii działania itd., itd. Wszystkie argumenty dotyczą specyfiki pracy specjalistów. Mówimy tu o psychologach, pedagogach, logopedach. Wybierając zawód, ma się świadomość, na czym będzie polegała ta praca. Jak wskazano wyżej, czas pracy specjalistów, podobnie jak pozostałych nauczycieli, nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo, a pensum, które wprowadziliśmy, wynosi 26 tygodniowo. Pozostaje czas 14 godzin tygodniowo na realizację zadań, o którym w tym punkcie piszą właśnie specjaliści.
Punkt 5. Obecnie tak zwane 26 godzin pensum plus 2 godziny dodatkowych zajęć z artykułu 42 Karty Nauczyciela to tylko część naszej pracy. Pracujemy 40 godzin w tygodniu, a częściej i więcej. W punkcie 5 odpowiadam. Przedstawione w punkcie 5 pisma, zajęcia, w których uczestniczą specjaliści i zadania, które wykonują poza udzielonym pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i rodzicom, zostały określone w tej grupie nauczycieli w artykule 42 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela. Organizacja pracy szkoły, za którą odpowiedzialny jest dyrektor, jak i organizacja własnej pracy specjalisty powinna umożliwić realizację zadań opisanych w punkcie 5 w czasie nie przekraczającym 40 godzin tygodniowo. Pedagodzy i psycholodzy w szkołach są nagminnie wykorzystywani do bezpłatnych zastępstw. Odnosząc się do tego, informuję, że przedstawione w punkcie 6 pisma sprawy dotyczą organizacji pracy szkoły, relacji pomiędzy specjalistami a dyrektorami placówek i nie mają wpływu na wysokość pensum specjalistów. Zasady wynagradzania za godziny zastępstw określają przepisy prawa oświatowego i każda szkoła jest obligowana je stosować. Użyte przez specjalistów stwierdzenie po godzinach nie precyzuje, czy chodzi o godziny ponad pensum, czy o godziny ponad czas pracy specjalistów, czyli ponad 40 godzin tygodniowo. Punkt 7. Za dodatkowe godziny rewalidacyjne nauczyciele otrzymują wynagrodzenie z 18 godzin pensum, a psycholodzy i pedagodzy szkolni z 26 godzin. Odpowiadam. Zgodnie z wykładnią Ministerstwa Edukacji Narodowej za godziny rewalidacji realizujący je nauczyciele otrzymują wynagrodzenie w zależności od osobistego pensum. Jeżeli zajęcia rewalidacji realizują nauczyciele przedmiotów teoretycznych, to stawka za godzinę wyliczona jest z pensum 18 godzin tygodniowo. Jeżeli te godziny realizują specjaliści, to stawka za godzinę wyliczona jest z pensum 26 godzin tygodniowo. Punkt 8. Argumentem na zwiększenie godzin naszej pracy były kwestie finansowe. Zastanawiamy się, ile zaoszczędzono na naszych skromnych pensjach. Odpowiadam, że argumentem na zwiększenie pensum specjalistów w ramach określonego czasu pracy była racjonalizacja zatrudnienia specjalistów w stosunku do potrzeb pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świętochłowickich szkołach i placówkach. W wyniku przeprowadzenia analizy w zakresie potrzeb pomocy psychologiczno-pedagogicznej i racjonalnego wykorzystania czasu pracy specjalistów ograniczono w roku szkolnym 2013 na 2014 w stosunku do roku szkolnego 2012-2013 zatrudnienie specjalistów. Co dało oszczędności? Etat ze stawki nauczyciela dyplomowanego 150 875,88 zł rocznie. Etat ze stawki nauczyciela mianowanego 128 444,76 zł rocznie. Etat ze stawki nauczyciela kontraktowego 113 110,92 zł rocznie. Zatrudnieni specjaliści to w większości nauczyciele dyplomowani i mianowani. I te realne oszczędności mieszczą się w kwotach pomiędzy punktem 1 i 2 powyższego zestawienia. Punkt 9 pisma. Algorytm pracy, według którego naliczane są godziny naszej pracy, nie jest adekwatny do naszych działań. Nie jest dostosowany do bieżących i specyficznych potrzeb szkoły, ponadto nie zawiera wielu aspektów naszej pracy. Odpowiadam, że algorytm, o którym mowa w punkcie 9, to nie algorytm pracy specjalistów, a algorytm określający potrzeby w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów szkoły czy placówki. Algorytm nie ma wpływu na wysokość pensum specjalistów. Ma wpływ na ilość godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej w danej szkole i w jaki sposób i jakimi specjalistami będzie realizowana pomoc dla uczniów, decyduje wyłącznie dyrektor placówki. Punkt 10. Niektóre szkoły zostały pozbawione pomocy psychologicznej. Etaty psychologów na skutek wyliczeń wynikających z algorytmu zostały zlikwidowane na przykład do 1/4 czy do pół etatu. Odpowiadam, że zatrudnienie specjalistów w szkołach i placówkach wynika z aktualnych potrzeb danego roku szkolnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w danej placówce. Corocznie będzie przeprowadzana weryfikacja tych potrzeb i będzie przydzielana ilość godzin na realizację tych zadań w placówce. Dyrektor placówki będzie zatrudniał specjalistów zgodnie z własnymi potrzebami, tak w zakresie ilości godzin, jak i specjalistów niezbędnych do realizacji tej pomocy. To ograniczenie wynikało z przeprowadzonej analizy. W podsumowaniu listu specjaliści twierdzą, że czas ich pracy decyzją Rady Miejskiej uległ wydłużeniu. Podkreślam po raz kolejny, że czas pracy wszystkich nauczycieli nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo. Czas pracy specjalistów nie uległ zmianie, jedynie realizacja zadań, dla których zostali zatrudnieni w placówce i z których powinni się rozliczyć z pracodawcą, zostały określone w wymiarze 26 godzin. Z 14 godzin się nie muszą rozliczać, rozliczają się z 26 godzin pracy tygodniowo.
Sąd w jednym wyroku dotyczących czasu pracy pedagogów, psychologów stwierdził, że zmiana pensum nie może być uznawana jako przejaw dyskryminacji i spełnia kryteria konstytucyjności równości. To jest wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2012 roku. Dziękuję i przepraszam, że zajęłam Państwu czas. Dziękuję bardzo Pani Prezydent. Ja jeszcze tylko chciałabym się zwrócić z prośbą. Czy można by liczyć na tą odpowiedź, którą Pani odczytała na piśmie? Bardzo dziękuję. A jeszcze pozwolę sobie zabrać głos w tej kwestii, chociaż myślę, że tutaj usłyszeliśmy odpowiedź Pani Prezydent. Natomiast chciałam zwrócić uwagę na to, że mówiliśmy i Pani Prezydent też wspomniała o racjonalizacji zatrudnienia pedagogów. My rozumiemy w stosunku do zwiększonych potrzeb, jakie się pojawiły. Myślę, że o tym właśnie ci pedagodzy myśleli, ale poza tym zwróciłabym też uwagę na to, że i Pan Radny Migoń powiedział dzisiaj o tym, że jak najbardziej jest za racjonalizacją i zatrudnienia, i dokonywania oszczędności, generalnie racjonalizacją wydatków budżetowych. I tutaj chciałam wspomnieć, że prawdopodobnie, proszę Państwa, tak mniemam, pismo pedagogów i psychologów jest spowodowane również tym, że Rada Miejska, podejmując taką uchwałę, właśnie podpierała się tym argumentem, że są takie zwiększone potrzeby oraz można dokonać pewnych oszczędności w tym zakresie. Natomiast zwrócę również uwagę, że stosunkowo niedawno, mimo tego, że tak szukamy wszyscy oszczędności w oświacie, utworzono powołano na funkcję drugiego naczelnika, osobę, która do tej pory piastowała dyrektorskie stanowisko. I mówiąc krótko, w odczuciu oświaty jakby szuka się oszczędności na jednej grupie zawodowej, a jakieś inne decyzje, nie chcę tu powiedzieć polityczne, następują w taki sposób, że tych oszczędności nie ma lub one są w jakiś inny sposób gospodarowane. Myślę, że w dużym stopniu pismo pedagogów było właśnie powodowane tym odczuciem. I jeszcze tylko... Dobrze, tylko jeszcze się odniosę do punktu 8, bo tych punktów było sporo, odpowiedź też była rozbudowana. Natomiast chciałam powiedzieć o tym etacie za stawki nauczyciela, bo tu Pani cytowała, Pani Prezydent, prawda? Stawki, etat i był podawany w stosunku rocznym, jeśli się nie mylę, w punkcie 8. Dobrze, więc tylko chciałabym poprosić o odpowiedź na piśmie, żebyśmy się mogli ustosunkować. Dobrze, do tego, co Pani przeczytała. Bardzo dziękuję. Ja tylko przypomnę, że mowa była o oszczędnościach przewidywanych na ostatni kwartał roku, nie na cały rok. Tak? Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, przepraszam, Wysoka Rado, ja bym nie chciała, żebyśmy mówili o oszczędnościach na specjalistach, na psychologach, logopedach i pedagogach, tak? My nie mówimy o oszczędnościach, sami Państwo widzieliście dzisiaj na prezentacji, że pomimo tego, że staramy się oszczędzać i politykę oświatową prowadzić tak, żeby jak najmniej obciążała budżet naszego miasta, to i tak ta oświata obciąża nasz budżet i to co roku większą kwotą. Więc nie mówimy tutaj o oszczędnościach w grupie zawodowej specjalistów, psychologów, pedagogów i logopedów. Mówimy o racjonalizacji zatrudnienia, racjonalizacji w stosunku do potrzeb. Zespół, który pracował nad racjonalizacją, brał pod uwagę ilość godzin rewalidacyjnych, ilość orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ja teraz mogłabym Państwu godzinny wykład zrobić, co się składało na to i to nie dzisiaj. I wcale nie mam takiego zamiaru, Szanowny Panie Radny, tylko chcę powiedzieć, że nie mówimy o oszczędnościach na tej grupie zawodowej. Nie chcę, żeby to komuś utkwiło w pamięci, że my chcemy oszczędzać na pracownikach oświaty. To nie na tym polega. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja dokładnie tak samo myślę. Już zaraz dopuszczę Pana Radnego Migonia do głosu. Natomiast ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę na fakt, że była podniesiona kwestia algorytmu, jaki został zastosowany oraz tego, co powiedziała Pani Wiceprezydent, że tą kwestię będziemy rozpatrywali zawsze począwszy od nowego roku szkolnego, prawda? Dlatego myślę, że może warto do tego tematu wrócić i jeszcze poczynić wspólne ustalenia. Dziękuję bardzo. Pan Radny Migoń chciał zabrać głos. No ja dosłownie dwa zdania tytułem uzupełnienia tego, co mówiła Pani Prezydent. Zresztą wywołany zostałem w którymś momencie z imienia i nazwiska, zatem pozwoliłem sobie poprosić o ten głos. W istocie rzeczywiście nie chodziło o oszczędności, tylko o racjonalizację zatrudnienia i to na wniosek zgłaszany przez wielu dyrektorów placówek, którzy twierdzili, że mając większą grupę uczniów, mając często trudniejsze przypadki w szkole,
mają mniej godzin do dyspozycji w odniesieniu do zatrudnionych pedagogów czy psychologów niż w placówkach, które realizują podobne zadania na terenie miasta, a robią to w nieco innych warunkach, a więc przy mniejszej liczbie uczniów, przy powiedzmy mniejszym obciążeniu dla tej grupy pracowników szkół. Tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że do tego tematu wrócimy i w związku z tym, że jesteśmy w punkcie 18, wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia. Czy ktoś z Państwa również chciałby, proszę bardzo, Pan Radny Świerk. Wysoka Rado, ja korzystając z tego, że kończy się rok, chciałbym Wam wszystkim mieszkańcom życzyć do siego roku 2014, nie będzie miał trzynastki w swoim tym, oby był szczęśliwy dla Was wszystkich, oby nie posiał tak chorobą jak u wielu nas. I chciałbym zaprosić mieszkańców jeszcze na końcówce tego roku na bezpłatne porady prawne na Katowickiej 40 organizowane przez nasze stowarzyszenie w siedzibie. I to najbliższe właśnie i ostatnie zarazem spotkanie w tym roku będzie 30 grudnia o godzinie 12, a o następnych będziemy sukcesywnie informować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Nie? Dziękuję. W takim razie zamykamy punkt 18 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 19, czyli do zakończenia sesji, ale myślę, że tutaj również w imieniu całej Rady Miejskiej wszystkim mieszkańcom Świętochłowic pragnę życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku, dużo zdrowia, powodzenia i spełnienia marzeń oraz swoich ambicji zawodowych osobistych. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu prezydentom. Państwo, zamykam obrady 43. sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach. Dziękuję.